Czym się pan zajmuje? Na co dzień jestem uczniem szkoły, chodzę do szkoły, uczę się do matury. No niedługo będę zdawać, więc... Czyli tegoroczny maturzysta, tak? Skąd w głowie tegorocznego maturzysty wziął się pomysł, żeby złożyć wniosek o manifestację w Lublinie? Otóż moim po prostu zdaniem, kiedy dzieją się takie rzeczy, to nie można po prostu stać bezczynnie. Na początku chciałem sam dołączyć do jakiejś manifestacji przeciwko akta, ale patrzyłem, że do Warszawy nie pojadę, bo to za daleko. A w Lublinie nie było czegoś takiego, więc myślałem, że może ja stworzę, zbiorę parę osób i razem stworzę jakąś wielką jakąś taką pomniejszą, mniejszą manifestację. No, ludzie również się zgadzają ze mną i z ogółem. Ale to jest tak, że pan zaczął na Facebooku.